Cześć! Dawno nie byliśmy u mnie w piwnicy, aczkolwiek dzisiaj jest wyjątkowa okazja, więc zabieram Was tutaj ponownie i chciałem przedstawić Wam nowego członka zespołu Urbex Projekt, a mianowicie nasz nowy dron Parrot Bebop. W sumie to nasz pierwszy dron Parrot Bebop. Wygląda on w ten sposób. Słuchajcie, ten dronik, mimo tego, że to nie jest jakiś najnowszy dron, najnowszy cud techniki, jednak ma bardzo dobre opinie. Słuchajcie, wyposażony jest w kamerę 14 megapikseli, co naprawdę spokojnie nam wystarczy do tego, żeby kręcić nim fajne materiały. Standardowa jego bateria 1200 mAh. Znalazłem człowieka, który jest specem od baterii i tak naprawdę przerabia mi te trzy baterie na baterie, które wytrzymają około 30 minut lotu i to będzie mnie już bardzo mocno satysfakcjonować. Oprócz tego drona w zestawie mamy Sky Control. To jest urządzenie, tutaj montujemy sobie tablet, ewentualnie telefon. To jest urządzenie, które tak naprawdę zwiększa zasięg tej maszyny 300 metrów do 2000 metrów. Mega fajna zabawka. Kilka razy tym latałem. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek ta długość lotu, czyli na tą chwilę około 9 minut, no według mnie, może dlatego, że jestem mało doświadczony w obsłudze takich urządzeń, to mi to akurat nie wystarcza. Także jeżeli człowiek, magik od baterii, przerobił mi te baterie na takie, które będą wytrzymywały 30 minut lotu, to myślę, że nawet takiemu amatorowi jak mi uda się nagrać coś fajnego. Pierwszy materiał z wykorzystaniem tego urządzenia, że już nie mogę się naprawdę doczekać, kiedy uda mi się wyjechać gdzieś, gdzie będę mógł wykorzystać to cudo. Dobra, ale zobaczmy mniej więcej, jak to wygląda. Pokażę Wam, jak to się zachowuje w powietrzu. Nie, idziemy na zewnątrz.
Więc tak to wygląda. Powiem wam, że to taki lot, powiedzmy, że próbny, aczkolwiek naprawdę fajna zabawka. Jestem bardzo mocno podjarany tym dronikiem. Niedługo zabieramy go na pierwszą wyprawę. Zobaczymy, jak wychodzą materiały nagrane z niego. Także zapraszamy i myślę, że już za jakieś 2-3 tygodnie powinny być pierwsze materiały z użyciem tego oto drona. Trzymajcie się.